Cześć, witam w kolejnym odcinku Lies of P. W tym odcinku, cóż, spotkam dwóch silniejszych przeciwników, pajaca i błazna i grubego Pinokia, tę właściwie małpkę, ale także spotkam bossa. No i w sumie powiem szczerze, nie myślałem, że pójdzie to tak, że w ten sposób można zrobić, no ale w sumie teraz będę już wiedział. Następnym razem, bo coś się zapowiada, że ja będę chciał przejść drugi raz grę. Następnym razem nie dam dukatu, ale to może opowiem jeszcze, jak spotkamy tego bossa. A tymczasem pooglądajmy. I'm not going back. It's cruel. There's real... What? Thanks. I know the way out, so... I can read memories of... Ergo is Chris... It's the word! I can't... I can read... Ergo is... It's the word! I can't...
to jest to miejsce. Ja wiedziałem, że tu będzie walka z czarnym kotem, ale nie sądziłem, że w taki sposób można tą walkę szybko zakończyć. Potem żałowałem i jak zobaczycie na filmiku, nawet wróciłem, bo chciałem walczyć, podjąć tą walkę, ale okazuje się, że już nie można. Trochę szkoda. Fighting is always my last choice, you know. But you're not getting any. And I actually thought we were friends. In the end, I really don't care. There's only one reason. I had a feeling we might eventually see eye to eye. I'm sick of it. I'm sick of Kral. My sister and I are going to leave for a different city. Get my eyes. And you have to know that old man Geppetto is safe. We were never. Ultimately, we want the same thing. And you have to know that old man ultimately. Dałem mu dukatowy ten owoc i dał mi od razu maskę, podziękował i tak dalej. Ale miałem takie wyrzuty sumienia, że kurczę, no szkoda, bo jest to, powiedzmy sobie szczerze, kolejny z mini bossów. On powiedział mi o lisicy, że tam jeszcze spotkam lisicę i myślałem, że lisica już się tak nie da nabrać na takie skarby. No ale lisicę spotkam pewnie w kolejnym odcinku. A tutaj pomyślałem, nie, no muszę wrócić i jeszcze spróbować go zaatakować, nie wiem, sprowokować, żeby móc zawalczyć z nim. Ale patrzcie, jak to działa. Podchodzisz do chłopa, chcesz walczyć, mówisz do niego, stary, walcz. Ale nic, mogę sobie tylko porozmawiać. Więc trudno. W następnym przejściu, jeśli takiego będzie, spróbuję. Znaczy, nie dam mu po prostu tego owocu i rozpocznie się walka. Dobra, oglądamy dalej.
Tu powiem wam szczerze, z tym błaznem jest grubo, bo jest wąski korytarz. On przyciąga cielinką do siebie, atakuje. Więc tu można naprawdę się spocić. Ja podchodziłem do niego 4 razy i też to gdzieś czytałem w komentarzach, że często tacy przeciwnicy standardowi, bo to ani miniboss, czy standardowy, bo to nie jest standardowy, ale jest mocniejszy przeciwnik, więcej na tym zjesz nerwów niż na niejednym bossie. No może przy tych bossach zresztą zjadę, ale nawet przy tym minibossie. Bo tutaj patrzcie, jak jest wąsko, on tam trudno się gdzieś obkręcić, przewrócić, przekręcić. On jeszcze tą linką rzuca. Jest ostro. Z małpką pójdzie mi już łatwo. Thank you.
Końcówka filmu, zmierzam już do Stargazera, ale oczywiście staram się w miarę wszystko znaleźć, chociaż broń mam już rozbudowaną na plus 5, już za dużo nie mogę rozbudować. Tam jeszcze tą katanę bym mógł rozbudować na plus 5 i tak też chyba zrobię. Rozbudowałem też taką pomniejszą broń, tą pałkę elektryczną do plus 10. Za to jest też trofeum, ale pomyślałem, że być może się przyda. Tu jest właśnie facet, to o czym mówiłem, że często są tyłem, można ich spokojnie podejść, zaatakować silnym atakiem. Tam jeszcze jest pan strzelający, ale mi zależało na tym, żeby znaleźć Stargazer, bo nie chciałem tego wszystkiego jeszcze raz przechodzić. I tutaj na dole mamy już Stargazer, więc widzimy się, słyszymy się w kolejnym odcinku.